Siemano. Cześć, witam na kanale. Ja jestem Deprawy, a to jest kolejne spotkanie z Grand Theft Auto 5. I to będzie dość ciekawe spotkanie. Bo przypominam, mamy do zrobienia napad, a do kolejnego napadu się będziemy przygotowywać. Pierwszy z napadów, który będziemy dzisiaj robić, będzie to napad w porcie, przygotowany przez Trevora. Drugi napad, do którego będziemy się z kolei przygotowywać, będzie to napad dla FBI. Dla FBI poprzez Michaela, rzecz jasna. Zaczynamy Franklinem. Zobaczmy sobie ten przepiękny widok z okna, czy też może nawet z balkonu, tarasu, jak zwał. Na dzień dobry się może winka. Ja akurat mam dzisiaj piwo. Ale tak na dzień dobry, proszę bardzo. Wasze zdrowie. Stukające się kufle piwa. Mam nadzieję, że się będziemy świetnie tu bawić. Okej. Piękny widok. Zdecydowanie Franklin ma ze wszystkich najlepszą chatę. Z najlepszym widokiem. Piękne, piękne. Widoczki widoczkami. Czy my mamy jeszcze tego... All that shit? Chop, what you been eating? Ciopa. I gotta get a regimen for your ass. Mamy ciopa. Aha, czyli tamten nam go jeszcze nie zabrał, okej. Okay. No, ja się nim tu jeszcze muszę trochę w aplikacji zająć. Już go nauczyłem siadać. Powinien na komendę usiąść. Moment, tylko sobie muszę ten hood ze krzyna przesunąć. No co z tym psem? Naciśnij, by zabrać Chopa na spacer. Dobra, weźmiemy go trochę na spacer. Okej. Także weźmiemy trochę tego psia na spacer. Cyk, idziemy, chodź. Aport. No zapisuj, zapisuj. Trochę się nim... z nim pobawimy. Nie nim pobawimy, z nim. Dobra. No leć, leć. Mam nadzieję, że cię nic nie rozjedzie. O, jest spokojna okolica. Tak na rozgrzewkę przed napadem. Dobra, jeszcze raz mu gdzieś rzucę. Może w jakiś samochód, który by jechał. O, o, o. Cholera jasna. Ciekawi mnie, czy jak rzucę tą piłką w... Nie no, bez jaj, że jedna piłka. Chodź, ciopek. Bez jaj, że taka jedna piłka ten rozbiła szybę. Chociaż no w sumie. O, biegnie. Biegnie, biegnie, biegnie. No, ogarnia, ogarnia. Ale faktycznie, co on jadł? Celowo wdepłem w to gówno, bo jestem ciekaw, czy będę zostawiał ślady. Nie. Dobra, No, znasz drogę do budy, idź. A my idziemy do... motocykla. Mm.
Włączymy sobie jakieś country music. Bez broni bym chciał. O, dobra. I jedziemy. Co to jest to? Bary. Czy ja wiem, czy ja chcę się denerwować? Tak na dzień dobry. No nie wiem. Ale dobra. Powiedzmy, że pojedziemy do niego. Mamy tam 2 km 300 metrów. No, I'm sorry. Ja mam nadzieję, że ci przykro. Okej. Dość ciekawa okolica, ale patrzcie, no mur jest, albo są mury przy tym, przy samej drodze, przy krawędzi jezdni, albo dom w ogóle jest tak postawiony. Zero chodników, zero poboczy, no masakra. Nie ma gdzie z tym biednym czopkiem chodzić. Ja tu mam ten policyjny klakson, bo on mi się z nich wszystkich najbardziej podobał. Dobra, pomożemy. Pomożemy temu komuś, jeszcze nie wiem, co się stanęło. Chyba tego kara ktoś... Fuck! Albo wiecie co, mam go w dupie. Mam go w dupie, bo musiałbym zostawić mój motocykl. Niech się ten gościu sam nim zajmie. Dobra, odkładamy tego pistola, bo tam ci już panika, już ciśnienie 500 i tak dalej. Już się zesrali. Obstrali i wszystko naraz. A my śmigamy do action. Do tego cholernego barego. Patrz, 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 co robi chłop. Ja myślałem, że tamten dzwoni na policję, że na mnie. Jezus, to ten skurwysyn znowu. Jak go widzę, to już mi się chce żygać. Super, świetnie. Co jemu się dzieje na tej klatce, na tym cycku prawym? Nie mam zielonego pojęcia. Get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Nie rób tego, Frank. Błagam cię. Myślałem, że chociaż ty jesteś z tej całej trójki trochę mądrzejszy, że masz trochę więcej rozumu. This seemed a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker. Co ty gadasz? Tym razem bez tych jakichś kosmitów? Chociaż tyle. I'll text you where the stuff is. Hey, go quick before someone sees you. Mega mi się ten motocykl podoba teraz po tym tuningu skromnym. Super. Dobra. Nie kod oszustwa. Tylde przez przypadek. Aha, te, no tak, zapomniałem. Przecież wiadomo, trzeba teraz odjechać, tak. I będziemy jechać na akcję, na napad z Trevorem. A od razu bez tam jakichś, bez zbędnego pierdzielenia. Ciekawe, jakbym tak zajumał motocykl policyjny.
Tak stoją bezpańsko. Oho, oho, już jadą, już. Co oni robią? W każdym razie my już jedziemy na ten napad. Skok na Meverl i coś tam, ble, ble, ble. Chcę zobaczyć, co oni robią. Kogo gonią? Co za wariaci? Co oni brali? Co oni brali na litość boską? Patrz. Oni jeżdżą gorzej niż ja. Dobra. Zostawię ich, bo ja nie wiem, co im się dzieje. Pod ostatnim odcinkiem Michu 10 wyjaśnił mi te strzały, które były, jak byłem w Amnation. Ja nie wziąłem pod uwagę, że w tym Amnation faktycznie może być strzelnica. Więc wydawało mi się, że ktoś tam po prostu się na ulicy strzela, a go nie widać. No ale dziękuję za wyjaśnienie. A także była tam taka furgonetka, która się podświetliła jako tam pojazd. Po prostu taka jakaś losowa furgonetka. Ją po prostu można rozwalić. Z tego, co się dowiedziałem, znaczy z tego, co mi powiedziano. I wziąć kaskę. Także dziękuję za takie informacje. Tutaj was też poinformuję, że prawdopodobnie będę nagrywał odcinki na zapas, bo GTA mnie tak wciągnęło, że ja się nie mogę doczekać między odcinkami i po prostu będę raczej nagrywał odcinki na zapas. Aha, do Trevora przyjechaliśmy, no okej. Więc po prostu raczej będę nagrywał odcinki na zapas ze względu na to, że ja się między odcinkami nie mogę doczekać, więc tutaj mogę mieć zaległości w komentarzach. No bo po prostu fizycznie, jak będę miał dwa odcinki nagrane, no, jeden po drugim, no to nie będę mógł odpowiedzieć na komentarze, nie? No, szykujemy, dawaj. Vagina cleaned or some shit. Get a wasting disease. 20% saved. No, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison! Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester seems pretty good, man. Would you shut the fuck up, all right? Uh-huh. And you, Michael, owe me, all right? So this time, we do things my way. Yeah, and what about after this? After this, we think about things. So what's the plan? Easy. We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Uh-huh. Now, Daddy's little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. Now, you, you're uh-huh. boarding the freighter and planting charges. Me? I'm running the deep water salvage operation with a little help from a friend. You, fat man, of course, well, you're not one of his friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck, where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you! Ah, better! Aww. I like ya! Fuck you! Good! Good! All right, now let's go make some money, dude. Brilliant. Don't be a dick. Oh, your wish is my commando, master! Let's go, Junior! Hey, Wade! Get Michael a wetsuit, all right? Czy ja naprawdę znowu muszę grać z Trevorem? Hurry it up! We need some transport, don't we? Hold on. Czy ja naprawdę znowu muszę grać z Trevorem? Ja nie chcę grać z Trevorem. Ja bym chciał Michaelem. I co? Mogę? Nie mogę. Muszę grać z Trevorem. Man, are we going? Gdzie idziemy? Pożyczę sobie twój. Aha, mam go tam zawieźć, rozumiem, tak? You know this is my bike. I'm driving on the Fort City side of the Miriam Turner Overpass, aight? Pożyczyłem sobie. Myślałem, że nie zauważy. Almost forgot. I was kind of sold on like a well-organized job, planned out, with Lester's weird eye for detail. I got an eye for details, kid. Little details like your brick of blow being drywall.
Okay, man. I'm grateful for that, dog. But buying cocaine is a whole different thing from sinking a container ship into a harbor. Not really, kid. It's all about what's inside. Cool. So what's the thing, man? I don't know what it is, but I know it's important. You heard of Meriwether? Yeah, maybe. Meriwether Security Consulting, the company our government uses to fight its wars and protect its shady interests all over the planet. They're the army? They're like the army, only they're private, so they cost more. Anyway, they've just been cleared to take government contracts on U.S. soil. And what's one of the first on the list? This container at the port? Exactamundo! So it's gotta be valuable, right? Anyway, it doesn't matter, because your job is not to understand. It's to shoot at people who try to stop us. Mm-hmm. No, ich dialogi są bardzo słodkie nieraz, takie śmieszne. Polecam je sobie czytać. Ja staram się je czytać, ewentualnie potem jak oglądam sobie ten odcinek już opublikowany, czy po montażu, no to wtedy sobie te też w trakcie montażu to sobie doczytuję te dialogi, no bo fizycznie i technicznie nie jestem w stanie przeczytać wszystkich dialogów w trakcie gry. I'm stopping the car in the median here. Head to your shooter's nest and call Mike. Okay, man, sure. O, ja teraz jestem Frankiem, tak? Okej. Okay. I tutaj sobie... Aha! O, w pytkę, ale... Shit. Hey, dog, I'm in position. Let me know when you're ready. Okej. Okay. Wieczór będzie, rozumiem, tak? Tak, zachód słońca. Alright, I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. All right, I got you, homie. Hey, yo, there's two guards. These are bad dudes, right? From what I read about them, yeah. They ain't no peace workers. Jeden po drugim, tak? It's clear, man. Climb o kurde, jeden strzał, dwa trupy. Podoba mi się. T-pick four spots for the bombs. Keep an eye on me, okay? Teraz jestem nim, tak? First bomb is planted and armed. I'm moving up to the next position. Dobra, teraz chyba powinienem się przełączyć na Franklina. Hey, do this quick, man. I don't know how much backup they got below deck. I can do it quick or I can do it right, okay? Jest taki jeden problem, nie widzę. Tam jest. Okay. Going down the ladder. Oho. Looks clear. Rigged the bomb. Fuck. Masakra. Gdzie on jest? Kurwa, nie trafiłem. Masz tam wkroczę tak profilaktycznie. Okej. Fuck. Ty tam gdzieś jeszcze jest, gdzieś. Tu. Nie wiem, oni są naprawdę tacy ślepi, nie widzą, że jakoś takich mało? Dajcie mi teraz Michaela. Above you. Cut tankers on home soil.
Door's here. Get back to where I can see you as soon as you can. I'm not gonna screw around in here, all right? Just tell me when you planted it. Oh, shit. Znowu on? Are you okay, man? You gotta go. The alarm's going, man. You okay? Hey, more guys in the port. They see me. Shit. I'll clear as many as I can from the front of the ship. Ty, no nie gadaj, że oni mnie widzą. Kolejna banda. Okej, to było piękne. Co za lamus. Myślał, że ja go tam nie zobaczę, tak? Gdzie ten skurwysyn? Strzelaj! Emergency landing. Piękne. Dobra, gdzie jest ten jeszcze jeden? Dobrze, że zacząłeś strzelać. O, przynajmniej wiedziałem, gdzie się wcelować. Górny pokład. Dobra, nie drzyj mordy, hej, gościu. Patrz, 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 patrz. Nie mogę go ucelować. Okej. Dobrze, piękny headshot. Mogę się przełączyć, szkoda. A nie, mogę jednak. A nie, oni mnie przełączyli, okej. I co teraz, będę rozumiem z pieprzą łódką podwodną, czy jak? Oho. Momencik, tylko wezmę sobie... Kto, ma ktoś popcorn, ma ktoś kole? Albo jakieś inne napoje słodzone, cokolwiek. Chipsy. Jak ktoś nie ma, no to jeszcze chwila, 3, a 5. Robimy to. Na pamiątkę. Titanic. Piękny kadr. Okej. Oho, nurkowanie mamy. A co mam robić? Szukaj wrak i znajdź urządzenie. Ale jakie? Fuck. O, fuck. Ty, ale miałem wrak przeszukać. Jak tu się pływa? Nie wiem, z tego co zrozumiałem, to chyba mam płynąć tam, gdzie tak. Tam, gdzie jest sygnał. Pode mną. Że to?
I found it. I co, że to zabieramy, że tak? Okay, incoming. Okej. Okay. Płyniemy znowu tym cudem natury. Mam wrażenie, że więcej widzę. Że więcej widzę bez tej cholernej lampy. No. So, am I done down here? Yeah, you're done. Team's meeting at Pier 400 for a debrief. Beers are on me. I'll stay for one. A chętnie, chętnie. What you always say. Yeah, well, I mean it now. Floyd, come in. I got the package. Are you at the dock? Sir, yeah, I'm here. I heard gunshots and explosions. Keep it together. I'll be there soon. No, wypłyń trochę, wypłyń. Tutaj mamy zakręcać. Powoli można. O, o, o. Ciężko utrzymać tę łódkę na jednym poziomie. Albo zbliżamy się do poziomu wody, albo zbliżamy się do tego, jak to się nazywa? Do dna. Tak jak teraz na przykład. Co on tam robi? Ale się cieszy chłop. A my tylko coś takiego zgarnęliśmy, ja myślałem, że trochę... No, Franklin dobrze powiedział. I mean, what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I would be if certain known associates were busy making themselves enemies of the state. Woo! The FIB, Meriwether, IAA, you could fuck with them all day long. But when you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass, you fucking chumps. Hold on, man. A super weapon? The Chinese? What? What'd you think is in there? I thought he talked to you. All right, man, so what now? Well, maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. Whoa! Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? That thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. Watch list? So fucking watch! So they don't watch, they kill! Idiot! We'll all be dead within a week. Think. Uh-huh. Listen. Take the truck. Take a guy. Do what you gotta do. Trevor? All loaded up. Trevor? Great. Then you and the patient can take it all back. Czy on naprawdę nie mógł gaci założyć? Right fucking now! Oh, you mean to tell me this shit was all for nothing? Man, it's the hood all over again. Fuck! Come on, Franklin. You owe me, Michael. I am owed! What you gonna do, huh? Ty się czujesz poszkodowany. A to ciekawe. Lots of mouths to feed, amigo. Tell me about it. Fuck! No. Osiągnięcie podwodne. Udało ci się wykraść, dobra. No, generalnie skok taki średnio udany chyba. No ale my wracamy do nie Michaela, chciałem Franklina. Fuck. Już tu odjechali? Szybko mu idzie. What a fucking loon. Classic.
No dokładnie, ale wiesz co, Michael, ja sobie do ciebie później wrócę. Na razie bierzemy Franka. Bierzemy Franka i Frankiem jeszcze sobie trochę pogram. Bo jeszcze się typ tak nie cieszyłem. Moment, czekajcie chwilę. Okej, gdzie my jesteśmy? Jest nasz motocykl, Franek już się jakoś tam przebrał. Niezbyt mi się to podoba. Dobra, spadaj, Barry. Co to jest? Miejsce, gdzie można znaleźć pojazdy ze skrytkami. Zostały oznaczone na mapie. Zgarnij te fury dla Barego. Dobra. To powiedzmy, że zrobimy to zadanie dla Barego. Co to jest? Federal, coś tam, dobra. Okazja na zdjęcie, dobra, jedziemy tam. Zobaczymy, co da się zrobić. Najwyżej zrobimy to przygotowanie do napadu, które jest tam w okolicy. No, skok na Mary Weather, jeżeli ktoś śledził dialogi, tak średnio się udał, bo chyba nie o to do końca chodziło. Jakoś tam chyba kokosów na tym nie zbijemy niestety, a szkoda. Wykradliśmy jakiś silnik, jakąś część mechaniczną, czy coś takiego. Czy to o to chodziło? No nie wiem. Okej. Może ten skok na FIB, czy też FBI. No, tu się to nazywa FIB. Nie ten zjazd. FIB, natomiast wiadomo, że chodzi o FBI, nie? No, może ten skok się trochę bardziej uda. Byłoby fajnie, byłoby miodnie, byłoby cudnie. Tak się tutaj jakoś akurat złożyło w tej fabule, że jednocześnie mi wyszły praktycznie dwa skoki. Okej. Aha, tam. Dobra. Już. I gdzieś tu szukamy czegoś, tak? Beverly. Check this shit out! You know Princess Georgina, that snooty English royal? Gee, not really. She don't kick it in Chamberlain Hills much. Well, word has it she likes to blaze one for Queen and Country, if you know what I mean. There's a deal going down right now. I need you to meet my contact outside Chico's hypermarket. And try not to blow his cover, okay? All right, man, this one I got. I'll hit you when it's done. Super. Taka zmiana planów to mi się podoba, nie powiem. Żartowałem oczywiście. Tak czy inaczej jedziemy, no i tyle no. Yo, you Beverly's boy? Shit, I guess I am. Tak ja. They're round back. Heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. Spadaj, Barry. Znaczy, tak, Barry, dobrze. O ile zakład, że zaczną mnie gonić? So ghastly. It's such a total drag. I mean, the UK taxpayer gives them money to protect me and be my servant. So they should just like do what I say. Even if it's like lick my shoe or buy a drug. Dobra. Robię tak jak napisał. No dobra, a mogę zrobić to coś dla Barego, czy nie? No dobra, dzwonimy. Incredible, dude! That photo is solid gold! This is bigger than climate change! Imagine the headlines, all those highness puns! I am gonna be rich! Don't you mean we?
Oh, yeah. Mi casa, tu casa, you know. I'll catch you later. I need to get this to print. Okej. Okay. Czy ja mogę w końcu to dla Barego zrobić? To jedziemy tu. Powiedzmy. Nie wiem, co... Tutaj już mi to znikło. Nie wiem, czy to tak miało być, czy nie. Nie wiem. Mógłbym przysiąc, że miałem robić zadanie dla Barego, a nie Beverly'ego. No ale okej. Okay. Już na szczęście ich odróżniam. Który to Barry, który to Beverly. Beverly to ten od zdjęć, Barry to ten od tych dziwnych trunków. Co za sukin kot. Tak na pamiątkę ode mnie. Okej. Pogonimy ich trochę. A co? Dobra, i szukamy chyba jakiegoś czegoś takiego. Tylko nie wiem, czy to ma gdzieś stać. Czy to będzie jechać. Nie mam zielonego pojęcia. Moment. Wiadomości Bary. Oto informacje, uważaj gliny. Może jak zadzwonię do niego, to mi coś powie. I'm taking a break from the oppression of technology. Leave a message or don't. It's cool. I'm sure it can wait. Nie wiem, na jakiej zasadzie to ma wyglądać. Ona mi się jakoś się zaznaczy, ta ciężarówka, której ja szukam, czy... O, panie. Właśnie nie wiem, czy to coś, czego szukam, mi się podświetli jakoś, czy... Nie wiem, ale wydaje mi się, że to coś powinno być w ruchu chyba. Dobra, mieli szlaban, już nie mają. Ty, a gdzie tu jest wyjazd? Tu? Chyba ja. No dobra, tylko jak się... Skąd ja mam wiedzieć, który to pojazd? Załóżmy, że to coś... Wsiądę do tego czegoś. Ona chyba nie wezwała policji. Może to to? Nie wiem, no naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Może tam gdzieś pod nami, na autostradzie jeszcze, może być. Pojedziemy sprawdzić. Jak ja mam na tą autostradę wyjechać? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, może ja sobie to jakoś... Chociaż kuźwa, no nie wiem. Chyba, żeby tu jeszcze na tych takich całkiem bocznych uliczkach sprawdzić. No nie wiem. Nie wiem, może ja jakiegoś dialogu nie doczytałem.
Może tu gdzieś w tych kanałach burzowych? A może to to? Pomógłbym im, ale policja mnie zacznie gonić. Ciekawe, co się stanie, jak tak zrobię. O. I oni we mnie wjadą. O, nareszcie. No właśnie, holy crap. Patrzcie, jaka baba. Oni tu odwalają. Policjanta rozjechał, ten se wstał. Jakby nigdy nic. Masakra, co tu się odwala? Co ja robię? O, karetka przyjechała. Co się tego nie gapi? No co? Właśnie nie wiem, what the hell. Aha, kolejnego gonią. Ale tu się burdel zrobił, masakra. Dobra, jedziemy stąd. Ale ja sobie lubię czasem popatrzeć na te pościgi policyjne. Dobra, jedziemy, może tutaj coś faktycznie będzie, no nie wiem. Bo już mi się opcje kończą. Ma tu czegoś? O fuck, pod prąd jadę. Dobra, gości, nie mam czasu się z tobą bić. Jeszcze tego mi brakowało. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi z tym barem. Dobra, tu mnie chyba nie znajdą. Chyba nie. Mam taką nadzieję. Dobra, w takim wypadku, w przypadku takiego wypadku jedziemy tam. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi z tym cholernym barem, więc w dupie go mam.
może jak doczytam jakąś ścieżkę dialogową, którą pominąłem już na odcinku, to wtedy może będę wiedział. Ale na chwilę obecną nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Dobra, policja mnie już nie goni. Śmigamy na jakąś bardziej, że tak powiem, cywilizowaną drogę. Wow, ale tu roślinność zabiera kraty. No nieźle. No, roślinność strasznie zabierała kraty. Okej. W każdym razie już sytuacja wróciła do normy. Dobra, my mamy jechać tam. Tam jest ten punkt. Czy on się przesuwa, czy mi się wydaje? Tak. Śmieciara. Patrzcie, faka mi jeszcze pokazuje. Spierdalaj, gościu. Do widzenia. Dobra, mamy śmieciarę. Patrzcie, jeszcze mnie policja będzie gonić. Ja mam śmieciarą zwiewać, tak? Nie no, chyba sobie jaja robicie. Chociaż chyba dobrze byłoby tej śmieciary nie rozwalić, tak mi się wydaje. Nic nie widzę policji przed sobą. Nie widzę też ich za sobą. Fuck, a ci skąd się tu wzięli? Jedziemy tam. Skubani, co oni robią? Masakra. Sorry, musiałem go przestawić. Jak nie z przodu, to z tyłu. Normalnie, no masakra. Dobra, może ich trochę oszukamy i pojedziemy pod prąd. Masakra, no przecież ja im śmieciarą nie ucieknę. Spadaj mi tym smartem. Dobra, może ten tramwaj im coś tam zrobi. Mam nadzieję. Okej, może teraz. Kuźwa, mam nadzieję. Zdupczam na autostradę. Idziemy tam, bo policja była. Cholera jasna. Tylko mi nie mów, że oni tu jadą. Okej. Uciekłem im. Tylko teraz na jakąś cywilizowaną drogę zaś by się trzeba dostać. Dobrze by było. Dobra. Chyba będzie git. W każdym razie, śmieciary już mamy. Chłopy w szoku są. Też bym był w szoku, jakbym śmieciarę taką zobaczył. W takim miejscu. Czemu ja jedę pod prąd? Nie wiem. Dobra, już wracam na bardziej humanitarną ścieżkę. Zobaczmy, jak ta śmieciara wygląda w ogóle. Łopanie. Dobra, wyklepiam ich. Spadaj, gościu. Stanie się na dwóch pasach, jak widły w gnoju i stoi.
Czy ja go rozjechałem? Nie. Chyba nie. Albo ja o czymś nie wiem. Nieważne. Uznajmy, że tego nie było, jeżeli było, ok? Dobra, cyk. Służby miejskie mogą jechać torami, a co? Pospieszę na Przemyśl. No i tory się skończyły. No i dupa. Chyba, że tylko pod tym skrzyżowaniem. Nie. Teraz już tam tramwaj idzie w tunelu. W sumie nie jest to głupi pomysł, żeby to wykorzystać w City Skylines. Bo tam się nie da niestety robić przystanków tramwajowych podziemnych. A z modów też nie widziałem nic ciekawego. A chętnie bym zrobił, szczerze mówiąc. Nie metro, tylko właśnie linię tramwajową podziemną. Dobra, spadać. Tu na skróty walimy, cyk, cyk. Proszę bardzo. Dobra, where ja mamy ją zostawić? Tam. Okej. Zostawimy ją tu, oni ją wyklepią oczywiście. Opuść, opuszczam śmieciarkę. Bierzemy to coś. Albo nie. Teraz przełączymy się. Aha, dobra. Niech wykona ten telefon. That's the garbage truck. Okej. Przełączymy się na Michaela tym razem. Zobaczymy, co tam u Michaela słychać. Czyli Michael, rozumiem, miał jakiegoś koszmara. Nie. W ogóle mi ten garniaczek nie pasuje na dzisiaj. Weź się, gościu, jakoś tak mniej oficjalnie trochę. Zaraz cię tu ubierzemy. Okulary. Sportowe, przeciwsłoneczne, uliczne. Średnie, a te sportowe? Brak okularów. Okej, dobra, to niech będą te. Chociaż one średnio wyglądają. Kurtki nie, koszulki polo. Topy, shorty. Miał te takie niebieskie, mógłbym przysiąc. No i to chyba jednak te były. Okej, niech będą. I gdzieś widziałem bezrękawniki. Tu. Nie. Miał taki podkoszulek też fajny. To też nie. Koszulki polo. No pokaż. O, właśnie o to mi chodziło. Dobra. To lecimy na Szczecin. Masakra. Smutno w tym domu bez rodzinki. Ta apteka nam się nie przyda, ale może się coś napijemy. Albo i nie. Napijemy się whisky. A co? Tylko pamiętajcie, po alkoholu nigdy za kółko. Ja akurat siądę sobie tu za kółko. Ale to gra komputerowa. Poza tym ciekawe, czy jakbym się więcej tego whisky napił, czy będę miał jakieś... Będę miał jakieś skutki uboczne tego, że właśnie piłem. Widzę, że tak, whisky w butelce nie ubywa. Ale właśnie, czy będzie jakieś inne zachowanie Michaela pod wpływem alkoholu? Tak, whisky w butelce chyba nie ubywa, tak mi się wydaje. Zobaczymy.
Oho. Dobra, chyba jednak da się opić. Ostatni. Nie, whisky nie ubywa w butelce. Dobra, przestaniemy pić. Łocie panie. Masakra. Ale dobrze, fajnie, to mi się podoba, że jest konsekwencja. Śmiesznie to teraz wygląda, masakra. To jest mój kar? Nie, no dajże. To jest mój kar. A skąd ja to mam? Z daru dla powodzian? Stój. Podoba mi się ten kar, do widzenia. Nie denerwuj mnie. Co ty chcesz się bić, gościu? Strzel mu w ryja. Raza porządnie. Dobra. Nie dość, że pod wpływem, to jeszcze taki samochód sportowy, no nieźle. Dobra, jedziemy tu. Zobaczymy, co to będzie. Wow, ale to masakrycznie. Po co ja to piłem? Masakra. Nie pijcie nigdy whisky, a potem nie wsiadajcie za samochód. Tak, za kółko. Masakra. Ty, co jest? A to serio takie coś się dzieje, jak jesteśmy pod wpływem? Nie wiem. A nie, dobra, już wytrzeźwiałem chyba. Chyba. O, tu jest jeden z tych samochodów. Chyba. Które mogę wysadzić. Ja sobie to sprawdzę. Sorry. Ty, ja nie mam tu bombek przylepnych. Oh, fuck. Ale spróbujemy. Step on it. We got a visitor. Ty, jacy skubani. Ale super, teraz mam całą policję z miasta, jeszcze mi to nic nie dało. Fuck, skąd oni wiedzieli? Spierdzielaj. Spadaj, ty głupia kobieto, muszę spierdzielać. Ale mi się te hamery podobają, masakra. Skąd tam tyle radiowozów nagle się zrespawnowało? Jedzie kuźwa gościu, ja pierdzielę, co za mongol. Stoi jak widły w gnoju i stanie jak widły w gnoju i stoi normalnie. Super, jeszcze mi kapcie zrobili. Spadać. Nie, masakrycznie się tym autem teraz jeździ. Fuck. I za mną jeszcze policja jest. Cudownie. Skurwysyn musi teraz jechać.
spadaj. Ostrzegałem. Dobra. Trzeba się gdzieś schować, bo to już dla mnie przestało być śmieszne. Tylko kuźwa, gdzie? Tam jest jakaś droga. Aha, już mnie przestali gonić. Okej, spoko. Ja sobie pozwolę wymienić samochód. Mam nadzieję, że się nie pogniewa ktoś. Schowamy sobie dach. Okej. A, ja tak widzę świat, bo ja mam te okulary przeciwsłoneczne przecież. Uff, prawie rozjechałem tego kogoś. Przepraszam. Zmieściłem się prawie. Dobra, dzisiaj nie zrobimy tego napadu, ale się do niego przygotujemy, a sam napad zostawimy sobie jako wisienkę na torcie na odcinek następny. Dobra, widzę, że konsekwencje tego pijanizmu jeszcze mamy. Cholera, tam jest kolejny samochód, który mógłbym ograbić. Ja sobie może podjadę do Ammunition jakiegoś, które gdzieś tu jest, mam nadzieję. Ty, i to jest, i to tam. Ależ to było piękne wejście, nieprawdaż? Dobra. Siemano, ja tylko na chwilę, bo ja bym potrzebował trochę bombek przylepnych. Okej. Dobra, po resztę przyjdę kiedyś indziej. Tylko, wiesz co, zabezpieczę się jeszcze i lepiej sobie kupię tę kamizelkę ochronną. Okej. Tylko mi nie gadaj, że już nie ma tego czegoś. No, tak jakby nie ma. Trochę szkoda. Dobra, jedziemy po to coś w każdym razie. Ale już teraz, jak będę mógł coś takiego obrabować, to mam bombki przylepne. Przepraszam, ok. Co my mamy stąd zajumać? Zaraz się dowiemy. To jest Ammunition. Siemano. Kup 3 kombinezony, naprawdę? To po to byłem w Ammunition, żeby teraz przyjechać do Ammunition? Topy i kombinezony robocze. Te granatowe są najlepsze. Dobra, mamy 3. Dobra, wiesz co, to skoro ja już tu jestem, ja bym się może doposażył. Mamy trochę pieniążków. Strzelba tłokowa. Mam ją. Aha, naboje full. Okej. Strzelba szturmowa, karabinek, karabin szturmowy pełny. Ale hello, powiększyłem magazynek, to chyba powinienem mieć uchwyt. Poprawia celność, dawaj. Latarka. Ona jest włączana i wyłączana? Dobra, weźmiemy, jeden będzie z latarką. Luneta, niech będzie. Tłumik, nie. Zdobienia, kompletnie mi to lotto i powiewo. Że tak powiem. Granatnik kupimy. Z uchwytem. Z baterijką, czy też latarką. Niech będzie z lunetą, niech będzie taki full wypas.
rakietnicę. Dobra, niech będzie i ta rakietnica. Może się do ściągania śmigłowców przydać. Przetestujemy ją. Gdzie jest rakietnica? Ty, gdzie ta rakietnica? Halo? Dobra, mamy kombinezony, okej. Ale ja bym chciał wiedzieć, jak na litość boską wybrać. Rakietnicę wybrać, czekajcie, ja znowu już muszę w to sterowanie wejść, bo ja tego nigdy nie zapamiętam, jak to tam wewnątrz się przypisane klawisze ogólne, wybieranie broni, o to jest to, koło wyboru broni tab, następna broń, scroll w dół, następna broń w kategorii. Nie wiem. A jest. Przetestujemy. O fuck, dobra, działa. Sorry, musiałem się upewnić. Ups. Ty śmigłowiec. Chyba z jaja robicie. Ty, no nie gadaj, że ja tam nie przejadę. Ja pierdyle. Nie, no świetnie po prostu. Bo zachciało mu się beta testów. Fucking dirten. Dupę nietoperza spierdzielać. Dobra, jedziemy na highwaya. I będziemy kombinować. Masakra, jeszcze ten cholerny śmigłowiec. Tylko dlaczego oni śmigłowiec zezwali? Przecież dwie gwiazdki mnie goniły. Jakby nie ten cholerny śmigłowiec, byłoby łatwiej. Jado. Fuck. Ktoś mnie zobaczył. No bo ten tu idzie. Spierdzielaj. Zdejmę ten śmigłowiec. I teraz mnie nie powinni tu dorwać. Chyba. Profilaktycznie spierdzielam. Bo nie wiem, czy oni umieją pływać. Wiem jedno, oni tu jadą. Czemu on tu nie wyskoczy? Ja pierdzielę, nie no. Wszystko przeciw człowiekowi. Ty! Bez jaj. Fucken. Dobra. Spadaj.
Look out! Where are we hanging out? Dobra, spadać mi z drogi. Co się tak przewracają? No what the fuck, ja ci zaraz dam what the fuck. Okej, okay, tu mamy blisko, w sumie można było tam z buta zajść. Spadaj, kurna, kobito. Co ty się bić chcesz? Gościu, nawet cię nie rozjechałem, nawet cię nie dotknąłem. Dobra, spadaj, nie chcę mi się z tobą bić. Patrz, co za... Dobra, no gościu, nie chcę cię zabić. Weź się ogarnij, co? Sorry, sam się prosił, no ej! A oni mnie tu ścieżką rowerową prowadzą. No okej, dobra. Spoko. Mam nadzieję, że żaden nie będzie tu teraz pedałował. Bo byłoby nieciekawie. Jakbyśmy się tak tu spotkali. Ta policja też mogłaby mnie zgubić. Zgubić jak zgubić. Przestać szukać po prostu. Może się odsunę trochę. Gdzie jakiś niuniek? Uważaj. No niechże mnie już zgubią. Jak tu jakiś radiowóz teraz przyjedzie, to ja chyba wyjdę oknem. Dobra. Ale miejscówka fajna. Dobra, gdzie ta ścieżka dla pedałów? Znaczy dla tych, co pedałują, no. Żeby nie było. Co my tu mamy? Kup 3 maski. Ale fajne maseczki. Bierzemy ciemną świnię. Weźmiemy to. O, i dla Trevora będzie taka małpa. Myślę, że to będzie idealne. O mój Boże. Ktoś ma niezłe poczucie humoru z Rockstara. Dobra, i jedziemy po to coś ostatniego. Godzina 15. No i w sumie będziemy kończyć chyba na dziś. Jezus, co za baba normalnie. Dobra. Ja muszę przestawić te murki, żebym mógł tu przejechać. Okej. Okay. Dzięki, bierz do ręki. Jedziemy. Co oni tak drą mordy? Przecież nic nie rozjechałem jeszcze. No, spadaj, spadaj. No sorry, nie wiedziałem, że to ma takie słabe hamulce, a w zasadzie to nie ma hamulcy. Skąd biedny ja miałem wiedzieć? Ani to się rozpędza, ani to hamuje, normalnie masakra. Wow, ale driftem szedłem. Łocie panie. Ale to było piękne. Ten się wkurzył, widzę, ale ja nie mam czasu na dyskutowanie z nim, a tym bardziej bicie się.
Widzę, że kolejna misja z cyklu rzeźnia dla Trevora. Ładny Kenworth K100, czy coś w tym stylu. Jeszcze bym pomylił z jazdy przez niego. Przez tego Kenwortha, bo się na ciężką krówkę zapatrzyłem, ale to był piękny drift. Prawie mi wyszedł. A tam to tak na centymetry było. Ale fajnie podświetlony most. Jezu, to muzeum musi to teraz jechać. Co my tu będziemy brać stąd niby? Wóz holowniczy. To nie łatwiej było z parkingu policyjnego zabrać? Nie tu! Ja pierdzielę, nie tu! Dobra, gościu, spadaj, spadaj. Ja nie chcę się z tobą bić ani nic. Nie chcę cię zabić. Daj se spokój, chcę, żebyś żył. Dobra, jedziemy. Symulator amerykańskiej ciężarówki. W Grand Theft Auto 5. Proszę bardzo. Dobra, widzę, że Michael już chyba na dobre wytrzeźwiał. Tak mi się wydaje. I mam taką nadzieję. Trevorem sobie dzisiaj trochę mniej pogramy, ale... Ja Trevora najmniej lubię. Jakoś tak... Z tej całej trójki najmniej mi podszedł. Miałem ochotę dzisiaj głównie pograć sobie właśnie Michaelem i Franklinem, no i tak też się stało. Ale nie bójcie nic, no. Trevor też nas nie ominie, bo przecież gra nas nie puści dalej, jak nie będziemy grali Trevorem w ogóle. A to też nie tak, że nie będziemy nim w ogóle grać. Dobra. Spadaj, babciu. Z chodnika. Smaruj do kolejki. Cyk. Wbijamy z powrotem na pas ruchu i jedziemy tam, gdzie mamy zawieźć to muzeum na kółkach. Ty, gdzie? Fuck, zauważyłem, że się droga rozjeżdża i nie wiedziałem, gdzie mam jechać. Przypierdzieliłem jak dzik w sosnę w ten słup. Okej. Dobra, wyprzedzimy to coś. Patrz, no. Cholera, nie przejedziemy pomiędzy. A może? Przepraszam. Okej, no, tam troszeczkę ich przyrysowałem. Oj tam. Wyklepią se. Andrzeju, ty się nie denerwuj, to się wyklepie, nie? No jedź! To faktycznie jest jakieś muzeum na kółkach, masakra. Okej, dobra. Późne żółte było. Ty, ja nie tak zaparkowałem to coś. Ale spoko, widzę, że już to wyklepali. To jeszcze tego będą musieli wyklepać i będzie gitara. No ja chciałem tak ładnie zaparkować, a oni mi nie dali takiej możliwości. Szkoda. Już opuszczam ten teren. Okej, jedziemy do domu. Jesteśmy gotowi do napadu już w zasadzie, tak? Holownik. Mamy. Steve. O! You ready to do this? Ja naturlisz. Okay, so move already. When you get the stuff, bring it to Devin Weston. You met him at our internal rendition site. He's a major player in the investment world, so treat him with respect. I'll show him as much respect as a friend of yours deserves. Mhm. No dobra. No i teraz mamy po tych przygotowaniach już będzie sam moment napadu.
I to chyba będzie ten napad, który mam w intrze w zasadzie, bo mamy holownik, mamy śmieciarkę, więc w sumie by się zgadzało. Ale zobaczymy. Zobaczymy. O, wyhamowałem, masakra. To też, to coś też nie ma hamulcy za bardzo, no ale... Cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Okej, jedziemy do domu w każdym razie i będziemy się... żegnać? Musimy się tam kiedyś wybrać, do góry. Do tego Cletusa zasranego. Dobra, na dzisiaj będziemy kończyć, powiedzmy. Będzie taki krótszy, ale... ale może w następnym wam wynagrodzę. Za tydzień. Wow! Wow, ale się obrócił. Okej, dzięki. Cyk. A tak mnie ciekawi, czy jak mam taksówkę, to mogę je wykonywać misje dla taksówkarzy? Gdy prowadzisz taksówkę, możesz przyjmować zlecenia. Hey, if anything's available, I got time for a job. This is dispatch. I got a job going right now. Yeah, give me that one. No, mogę, bo na przykład jak ukradnę radiowóz, to nie mogę. Jak ukradnę wóz strażacki, to też nie mogę robić misji dla strażaków. Jak ukradnę... Co, ja teraz muszę ten? Nie, ale ja nie chcę. No, właśnie. Jak ukradnę karetkę, to też nie mam misji dla... właśnie medyków, no także atakowe misje były na przykład w Grand Theft Auto San Andreas, bo to pamiętam, tam lubiłem sobie tak robić, to bym też chętnie sobie porobił, no ale nie ma takiej możliwości niestety. Dobra, no do widzenia, jeszcze się upijemy, proszę bardzo, upijemy i pójdziemy spać, ćpać, znaczy spać. Dobra, mi się już browar niestety skończył. Dobra, upijemy cię. Ciekawe, czy da się go tak do upadłego upić. Zaraz sobie sprawdzimy. Szkoda, że nie słychać dźwięku, jak odkładasz szklankę. Takiego, wiecie. Coś na takiej zasadzie. Jak odkładasz szklankę na ten blat. No, szkoda. Oho, oho, już zaczyna świrować. Ale ciekawe, czy da się go tak do upadłego, serio. Upić. Chyba nie. Niestety. Dobra, jeszcze jeden. Napijmy się. Dobra, widzę, że bardziej się go... A nie, on sam ma dość. Aha, już więcej się nie da napić? Trochę szkoda. No ale dobra, idziemy do... Panie, on ledwo idzie. Super, fajnie ten efekt zrobili. Nie, no ekstra, podoba mi się. Gdzie był mój pokój? A ja nie wiem, czy ja teraz do pokoju trafię. Chyba tu, nie? Bo ty, on się nawet giba na boki. Ale beka. Dobra. Upiliśmy się jak świnia. I idziemy spać. No stwórz nowy zapis. Tak.
Dobra. Na dzień dzisiejszy ode mnie to tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, dziękuję za kolejne około 90 minut. I zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.